Witam Was serdecznie na środkowym z drugiego cyklu wykładzie poświęconym listowi do Rzymian. Cieszę się, że dotarłem, że pociągi się nie opóźniły. Cieszę się, że Wy jesteście. Zawsze to jednak lepiej mówi do kogoś, jak się można spojrzeć na kogoś i powiedzieć, że się mówi do właśnie osób żywych, a nie tylko do kamerki. A nawiasem mówiąc, to wiecie co, przed spotkaniem każdym się modlę, żeby po prostu to, co się wydarzy na tym spotkaniu, było pomocne ludziom i żeby Bóg jakoś no, ściągnął tych, którym to może być pomocne i w domyśle jest to, niech się raczej nie pojawiają tym, którym mógłbym zaszkodzić. Także być może jest to interpretacja do sytuacji, jaką mamy. No kto wie, to wie już. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Mamy jak zwykle za dużo materiału, a i tak będzie wszystko, tak powiem, skrótowo. Więc ruszamy dalej z naszym listem do Rzymian. Dzisiaj mamy, jak powiedziałem, trzeci wykład drugiego semestru. Ostatnio niestety nie udało mi się zakończyć przejścia przez rozdziały 9 do 11. Została nam rodzynka z tego torciku, czyli najistotniejsze jakby z punktu widzenia wypowiedzi Pawła fragment. No i dzisiaj od tego zaczniemy. A potem przejdziemy do rozdziałów, do pierwszego jakby takiego bloku tekstu, który się skupia na już w zagadnieniach stricte praktycznych, co oczywiście nie znaczy, że z tego co do tej pory nie przeszliśmy z listu do Rzymian, nie ma żadnej jakby lekcji z tego w sferze praktycznej, wręcz przeciwnie, myślę, że jest całkiem dużo. No ale dobrze. W związku z tym porządek na dzisiaj jest taki. Przypomnę króciutko, gdzie jesteśmy w tym bloku 9.11. Dokończymy podsekwencję C w sekcji w sekwencji A2, czyli dokładnie, pomijając teraz jakby te nazwy formalne, samo centrum, najważniejsza jakby, najbardziej zaakcentowana przez Pawła część tego całego bloku. Potem króciutko wprowadzimy się do sekwencji B1, tak? Czyli tu była sekwencja A, warstwa sekwencji A, tutaj wejdziemy do warstwy sekwencji B potem po prostu zaczniemy omawiać rozdziały 6 i 7 i to jest cała historia, tak? Pytanie oczywiście, czy zdążymy, mam nadzieję. Jeżeli ktoś z Was korzysta z jakichś tych wydruków, które Wam kiedyś rozdawałem, to teraz nas interesują wydruki ze strzałkami. Dlaczego tu jest niebieski? Aha, dobrze, zaczniemy od tego jeszcze ze strzałką niebieską skierowaną w lewo. Tam są te rozdziały 9 do 11. A potem przejdziemy sobie na strony ze strzałkami czerwonymi. Dobrze. Czy macie jakieś na początku jakieś jeszcze pytania? Może w tak zwanym międzyczasie Was coś się urodziło i potrzebujecie po ostatnim wykładzie czymś mnie zaatakować? Nie. Dobrze. To tak. Sytuację mamy taką, że ostatnio zajmowałem się rozdziałami 9 do 11. Pokazałem Wam, że razem z tą parą sekwencji A1 i A2 tworzyły takie przygotowanie do dalszych wywodów Pawła. Skupiały się na usprawiedliwieniu, na ustaleniu no jakby podstawowych twierdzeń odnośnie usprawiedliwienia, odnośnie tego, jaką pozycję zajmują w tym wszystkim Żydzi, poganie. Dużo było argumentacji z pism. No i w tym bloku ostatnim, na ostatnim wykładzie, zaprezentowałem Wam ogólną budowę tego bloku. Jest ona po prostu koncentryczna. I przeszliśmy w czasie tego ostatniego wykładu przez tą warstwę pierwszą, czyli te dwa bloczki takie duże, przez tą warstwę drugą i zaproponowałem Wam jakieś podsumowania tych dwóch warstw.
I pierwsza była taka, że po prostu mądrość Boża sprawi, że ostatecznie zaufanie Chrystusowi będzie udziałem zarówno Żydów, jak i Pogan. I jeżeli pamiętacie, to w tych cząstkach również widzieliśmy tą troskę Pawła o swoich rodaków, o swój lud. No i w tym dopowiedzeniu, które się pojawiał w tej warstwie, widzieliśmy, że Bóg nie skończył w żadnym razie ze swoim ludem, z Izraelem. Będzie czas, kiedy poprowadzi ich w jakimś sensie do wiary. Paweł tego nie wyjaśnia, nie mówi, jak by to miało wyglądać, jak to Bóg zrobi, ale ewidentnie Paweł mówi, będzie czas, w którym Żydzi znowu zaczną ufać swojemu Bogu i zwrócą się do Chrystusa. Dobrze. Potem widzieliśmy również, że po prostu Bóg panuje jakby nad tym całym swoim planem zbawienia, nad tym całym planem, który po prostu rozciągał się akurat w takim porządku historycznym, a nie innym. Dobrze. Warstwa druga akcentowała to, że Bóg cały czas włada nad historią, używa łaski i sądu do tego, żeby i zachowywać linię wiary, i ograniczać zło, zarówno wśród swoich bliskich, jak i wśród dalszych. I Paweł bardzo mocno zaznaczył, że że Izrael, pomimo swojej niewiary i różnych naprawdę jakby mocnych takich aktów buntu, jednak pomimo to wszystko doświadcza wierności i miłosierdzia Boga. Tak? Paweł jakby starał się dowodzić, że Izrael w jakiś sposób zupełnie jego postawa wobec Boga jakby nie znajduje uzasadnienia w tym, jaki Bóg jest dla niego. Jaki się okazuje przez historię i wobec tego wszystkiego, czym Izraela obdarza. No i to były jakby te dwie główne warstwy z tego bloku 9.11. Potem żeśmy weszli do podsekwencji C, tak? I z niej żeśmy też już coś powiedzieli. Tak? Najpierw przypomnijmy, jak ona wygląda, bo wracamy teraz jakby już do tego, cośmy przerwali. To jest blok w granicach 9, 29, 11, 10. I pokazałem Wam, że on jest też dość złożony konstrukcyjnie, że na jego krawędziach są taka para trójek, tak, tekstów. Gdzie za chwileczkę pokażemy, co tam mniej więcej, jakie tematy się rozgrywały w tym. Więc omówiliśmy ostatnim razem tą całą parę i drugą warstwę. I no, brakło nam właśnie tego super jakby akcentu, który no, jest akcentem dla całego tego bloku 9-11. Przypomnijmy mniej więcej, co się działo w tych pierwszych dwóch warstwach. Pierwsza para akcentowała wierność Boga i zachowanie resztki z Izraela, która ufa Bogu. Paweł zaczął od siebie, że on przecież cały jest Żydem i wierzy. Potem mieliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, odniesienie do Eliasza, do czasów Eliasza, kiedy się żalił, że po prostu jest sam i tak dalej, ale Bóg mówi, no jak jest sam, jak po prostu zostawiłem sobie całkiem sporą grupę, tak? Także nie tragizuj. Żartuję. To była pierwsza wiara. Bóg nie pozostawia Izraela, tak jak kiedyś nie pozostawił, tak i dzisiaj nie pozostawił. Druga cząstka pokazywała to, że jednak Żydzi polegający na uczynkach w ogóle nie trafiają w sedno planu Bożego, jeśli chodzi o to, o co Bogu chodzi względem człowieka i samych Żydów. Tak? I w kontraście w tych dwóch miejscach zostają pokazani ci, którzy nie opierają swojej jakby usprawiedliwienia, nadziei usprawiedliwienia na swoich uczynkach w prawie, ale pokładają ją w Bogu, w Jego łasce, w Jego zmiłowaniu, oni trafiają w dziesiątkę. I zostają tutaj pokazani zarówno poganie, jak i domyślę ci Żydzi, którzy wybrali właśnie tą drogę. Czyli tutaj mamy pokazanie, że Izrael się aktualnie co do zasady rozmija, ale są tacy, którzy się nie rozmijają, no i jakby tutaj skontrastowani są przede wszystkim z tym aktualnym Izraelem, z aktualnymi podstawą Żydów poganie. W trzecim kroku mamy bardzo ostry jakby zarzut wobec Izraela, że jak kiedyś się potknął i teraz się potyka, odrzucając Bożą drogę i próbując szukać sobie swojej własnej drogi usprawiedliwienia i
po tym mocnym początku, kiedy jest powiedziane, że po prostu tak Paweł odwołuje się do Izajasza, do kamienia potknięcia, i jak mówiłem wam, tym kamieniem potknięcia jest Bóg bądź sama wiara w Boga, i pokazał Paweł, że po prostu aktualnie Żydzi znowu nie chcą przyjąć Boga jako podstawy swoich nadziei, ale szukają jakichś innych ścieżek. W końcu dopełnia to ten akt potknięcia, tą postawę odrzucenia, no, słowa, które jakby sugerują wręcz o zatwardziałość, niechęć wobec Boga, upór, i no właściwie tak jesteśmy na pograniczu sądu. Tak? W drugiej warstwie pojawia się ten sam właściwie główny motyw. Brak poznania, brak poddania Bogu. Dar Boga jest skontrastowany i jego jakby akty, które się skierują do Izraela, aby się nim troszczyć, napotykają na opór, niechęć, ignorowanie go. Czyli trzeba powiedzieć, że zarówno w pierwszej warstwie, jak i w drugiej warstwie akcent najważniejszy jest na krytyce. Na mocnej krytyce takiej historycznej, która jakby od historycznej się jakby rozciąga, ale przechodzi do aktualnego stanu, w którym Paweł no, zarzuca, że aktualnie jego rodacy weszli w buty swoich poprzedników i również odrzucając Chrystusa, odrzucają też zaufanie do Boga, chcą robić sobie, chcą żyć może i religijnie, ale po swojemu. No i zostało nam właśnie to, co powinniśmy się teraz jakoś tym zająć, czyli blok 10:4-18. Czy jakieś macie pytania? Dobra. No to ruszamy. Ponieważ mamy tyle czasu, ile mamy, i jeszcze sporo przed nami, wybaczcie, nawet przez ten relatywnie nieduży tekst również przejdziemy troszkę wybiórczo. Więc uprzedzam was, ale no, taka jest po prostu konieczność i sytuacja, w jakiej jesteśmy. To ja czytam. Albowiem spełnieniem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. To zaś z wiary usprawiedliwienie tak mówi. Nie mów w sercu swym, które kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół, albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa od martwych wywieźć w górę. Ale co powiada? Blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Jakże jednak mieliby wezwać nad sobą tego, w którego nie uwierzyli? Jak uwierzyliby temu, którego nie usłyszeli? Jak zaś usłyszeliby zaś bez, przepraszam, zwiastującego? Jak zaś mieliby ogłaszać, jeśli nie zostaliby wysłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Ale mówię, czy nie usłyszeli? Ależ tak. Po całej ziemi rozległ się ich głos i aż do krańców ziemi dotarły słowa ich. Z tej perspektywy, którą ja wam przedstawiam, fragment, pomijając jego drobne części, jednak kontynuuje linię krytyki. Krytyki Izraela.
wyraźne są tutaj też jednak te elementy pozytywne, które starają się jakby no, coś z tym stanem zrobić. Pozytywnego. Jednak z takiego układu równoległego, jak wam pokazałem, no, wydaje się, że tutaj gdzieś krytyka jednak wybrzmiewa ostatecznie jako zarzut wobec tego, jaką drogę wybrał Izrael. Oczywiście ten tekst nie jest zupełnie prosty, chociaż lubimy części z nich bardzo jakby, no, w naszym środowisku używać i niektóre być może z wersety z tego zbioru bardzo lubimy. Moim zdaniem jednak trzeba sobie zadać pytanie, o co właściwie chodzi Pawłowi. Co on właściwie tutaj mówi w tym wszystkim? I tym postaram się jakoś zająć, przy czym skupię się przede wszystkim na tych dwóch częściach akcentowanych. Dobrze. Nie wiem, czy żeście może zwrócili uwagę, ale w tych częściach właśnie akcentowanych pojawia się pewien wspólny schemat. Zaczyna się jeden i drugi fragment od takiej jakby sytuacji, jakby no trzeba by coś zrobić, coś załatwić, albo coś zorganizować, albo jakby jest jakaś potrzeba, ale jest jakaś trudność z osiągnięciem celu. Tutaj mówimy, kto stąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa od martwych wywieźć, ale wcześniej tutaj to znaczy, kto wstąpi do nieba. To znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół, tak? Czyli mówimy, no ale kto? Ale jak to zrobimy, co nie? Jak tego Chrystusa ściągniemy? A potem w drugiej części mówi, ale nie ma takiej potrzeby, ta sprawa jest już załatwiona, Bóg już o to wszystko zadbał. Tutaj na dole, w elemencie B2, mamy troszeczkę podobną sytuację. No ale jak żeby mieli wezwać nad sobą tego, którego nie uwierzyli? A jak uwierzyliby temu, którego nie usłyszeli? Jak zaś słyszeliby bez zwiastującego, tak? Czyli wydaje się, że jest jakaś taka lista rzeczy, no, która musiałaby się spełnić, aby Izrael we właściwy sposób mógł zareagować na sytuację, jeżeli już się Chrystus jakiś objawił, co nie? Ale potem jest powiedzieli, no czy nie słyszeli? Ależ tak, oczywiście, więcej Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu. Czyli nie jest tak, że nie było zwiastowania, było zwiastowanie. To nie jest tak, że ktoś nie był posłany, był posłany, tak? W obydwu miejscach jest jakby taka podobna jakby pewien zabieg Pawła, który mówi, zaczyna od sytuacji, która jest jakby taka właśnie kłopotliwa, jakby nierozwiązana, albo no właśnie wymagałaby właściwie jakiegoś czegoś, żeby się coś najpierw wydarzyło, aby coś innego było możliwe, a potem się okazuje, ale wręcz przeciwnie, tam u góry mówi, ale co powiada? Czyli widzimy w 8 wersecie jest przeciwieństwo, jakby ustawia Paweł przeciwieństwo do tego, co wcześniej pojawiało się jako jakieś przeszkody. Ale co powiada? Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i sercu Twoim, to znaczy Słowo wiary, które głosimy. Słowo wiary, bądź może Słowo wierności Boga, bądź może Słowo, które zachęca do wiary, bo jak widzimy na dole, wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe, tak? No więc widzimy, że tutaj temat słowa i tego bliskości tego słowa, obcowania z tym słowem jest w obydwu miejscach dość mocno zaznaczony. No i to na razie niech będzie początek do naszych rozważań. Całość tego bloku mam wrażenie, że można by ująć w taki mniej więcej sposób, tak? Warstwa pierwsza nie mówi właściwie nic nowego ponad to, cośmy już wyczytali w tych wszystkich rozdziałach i w 11 i w całej tej podsekwencji, którą żeśmy tam omawiali dużo, dużo wcześniej, czyli od 1.18 do 5.21 odnośnie wiary, że jest dla wszystkich, że jest niezależnie od tego, czy ktoś jest Żydem i poganinem i tak dalej, tak? Chrystus jest spełnieniem obietnic prawa i Panem wszystkich wierzących. Wierzący w usprawiedliwienie dzięki Chrystusowi i ufający Mu, niezależnie kim są, prawdziwie wypełniają prawo i mogą spodziewać się Jego pomocy i wybawienia. Tak? I to jest właściwie to, co jest w tych elementach A1 i A2. To jest rzeczy, które po prostu już dobrze znam. No, ta warstwa druga jest troszeczkę bardziej złożona.
Skąd się bierze wiara? Wiara rodzi się ze słuchania słowa. Słowa Chrystusa, które jest stale dostępne w stworzeniu. Skąd wziąłem to stworzenie? Ktoś może z Was pamięta? Po całej ziemi rozległ się ich głos i aż do krańców ziemi dotarły ich słowa. To jest cytat z psalmu. Dokładnie, tak? Które mówią właśnie o stworzeniu, który mówi na o chwale Boga, o Jego po prostu łaskawości, o Jego potędze, o Jego panowaniu. Dobrze. W stworzeniu, bezpośrednio w umyśle człowieka, tam mówimy, że coś jest na Twoich ustach i w Twoim sercu, tak? To słowo o wierności i Bożych proroków. Tutaj widzieliśmy, że Paweł się gdzieś odwołał, tutaj zresztą też jest tekst ze Starego Testamentu, tutaj się z kolei odwoływał do Izajasza. Czyli w jakiś sposób Paweł przebiegł po różnych obszarach i mówi, to słowo, które może rodzić naszą wiarę, człowieka wiarę, Izraelowi było dostępne. Moim rodakom było dostępne cały czas. Mimo to Izrael nie odpowiedział wiarą, nie ma żadnej wymówki dla swojej niewiary. Tak, moim zdaniem, jest jakby taki ogólny, logiczny podział tego całego centrum. Dobrze. Czyli jeżeli ten mój projekt się jakby nie zupełnie... Czyli... co jeszcze mógłbym powiedzieć sekundkę o... Jeżeli już to widzimy, tak, to cofnę się na sekundkę. Powiedziałbym tak, różnica między tą częścią akcentowaną i tą jest taka, że tutaj widzimy jeszcze jakiś apel. Tak? Apel do odbiorców. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, tak, powiesz, że przypomnienie, że masz to wszystko blisko, to, co cię powinno zachęcać do wiary do Boga. Po drugie, jeśli wejdziesz w to, tak, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu i tak dalej, zmartwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Czyli tu jest jeszcze jakiś apel, jakaś zachęta do odbiorców. Czyli judeo-chrześcijanie oczywiście tutaj po pierwsze mówią, myśmy uwierzyli, jesteśmy we właściwym miejscu. Ale wiemy, co musi stać z naszymi rodakami, aby oni przestali się jakby wałęsać po obrzeżach religijnych, ale żeby po prostu teraz weszli w sedno tego, co Bóg teraz robi w historii. Czyli jest tu jakiś apel. No tutaj niestety już nie ma takiego apelu, chyba że pośrednio w taki apel, jakim zawsze jest mowa krytyki i sądu, tak? Mowa krytyki i sądu, również mowy prorockie w Starym Testamencie i również w Ewangeliach, kiedy Jezus mówi, one nie są już miłe, ale nadal są nawoływanie. No więc w pewnym sensie tutaj już jest jakby gorzka pigułka z historii. Tak? Dlaczego mówię o gorzkiej pigułce z historii? Wyjaśni się za chwileczkę, no przynajmniej mam nadzieję, bo przyjrzymy się tym fragmentom jeszcze troszeczkę bliżej. Dobrze? Dobrze. Okej. Jak ten pierwszy akcent wygląda moim zdaniem jakby bardziej szczegółowo, tak, jeśli chodzi o jego budowę. Chcę się nim zająć w ogóle dlatego, bo w Świętochłowicach w czasie tutaj naszych nabożeństw, kiedy prowadziłem list zmiennie, zajmowałem się nim zupełnie, a wydaje się, że Paweł tutaj wyskakuje z tematem pewnym jak Filip z Konopi. Odnośnie usprawiedliwienia, z jakim tematem wyskoczył? Czego nigdy wcześniej przez prawie cały list do Rzymian nie powiedział w odniesieniu do usprawiedliwienia, czy w odniesieniu do zbawienia? A co tutaj jest? Głupia sprawa, ale wam to podkreśliłem, co nie? Żebyście tego nie minęli, no, kuzia, juzia, no. Ustami wyznasz. Wyznasz. Cośkolwiek było mówione o tym, że żeby
zyskać zbawienie czy usprawiedliwienie ma się coś być wyznawane? Wyznawane ustami? Czy coś było mówione do tej pory? O wierze, a nie o wyznaniu. Dokładnie. Dokładnie. No jest, ale my lubimy ten fragment, nie? W jakim sensie rozumiemy to wyznawanie w tym wersecie? Po prostu nie wstydź się mówić, że należy do Jezusa, nie? Mów dalej innym, podawaj tą wieść. Tak? No ale no, trzeba powiedzieć, że to teraz, w tym miejscu, po tym wszystkim, cośmy do tej pory powiedzieli, no to jest po prostu jakiś kompletny królik z kapelusza. Nie wiadomo, co się stało Pawłowi, że nagle doszedł do wniosku, że no, jeszcze brakujący element tam muszę dorzucić. Ale dobra. No więc musimy się zastanowić, o co Pawłowi idzie tutaj, że w ogóle nagle wyskoczył z tym wyznaniem, tak? To jest jakby moje zadanie, jakie sobie stawiam, żeby was tutaj jakoś trochę przeciorać przez to. A po drugie chciałbym zwrócić wam uwagę, jakby jak to jest w ogóle ułożone, tak? To zaś z wiary usprawiedliwienie, tak mówi. Nie mów w sercu swym, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół. Niebo, sfera, góra. Bo jeśli ustami swoim wyznasz, że Jezus jest Panem, góra, Chrystus, Jezus jest Panem. Mam wrażenie, że to jest jakby odniesienia, dwa odniesienia do pewnej sfery właśnie władania z i ewentualnie próby sprowadzenia tutaj w tym pierwszym tego władcy do nas. Jako Chrystusa, więc w tym momencie jako Wybawiciel. Bloczek drugi. Kto stąpi do otchłani? To znaczy, aby Chrystusa stamtąd wywieźć w górę. I uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz, tak? Czyli mamy motyw, gdzie Chrystus ma gdzieś spod ziemi wyskoczyć do góry, tak? I tu. I tu. Czy to widzicie? Tam jest jakby wyobrażenie, skąd by można było Chrystusa ściągnąć, tak? Albo kto stąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa od martwych wywieźć w górę. A tutaj, jeśli uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, czyli jak na ironię, Chrystus rzeczywiście przeszedł taką drogę, tak? Tyle, że już jest gdzie indziej. I zobaczcie, w miejscach tych akcentowanych mamy dwa razy odniesienia się do ust, do serca. No i oczywiście tutaj mamy u góry wiara o bliskości tego słowa, a tutaj jest o zbawieniu, o usprawiedliwieniu, o zbawieniu. No. Dobrze, to teraz już mniej więcej wiecie, jak to jest moim zdaniem przynajmniej poukładane. Tylko co by z tego miało wyjść, no to jest cały problem, co nie? Oczywiście wydaje się, że jak do tej pory Paweł był jak najdalszy od takiego projektu, że oto stawiam, uczestniczycie przez ten mój list w krótkim jakby i bardzo takim zwięzłym kursie na zbawienie. Zrobisz krok pierwszy, zrobisz krok drugi i jesteś zbawiony. Tak? Krok pierwszy uwierz, krok drugi wyznaj, temat mamy zamknięty, możesz iść następny. Co nie? Następny proszę, następny. Uwierz, wyznaj, następny proszę. Co nie? No, wydaje się, że ten list nie jest takim spotkaniem, tak? Jeżeli to jest rzeczywiście adresowane przede wszystkim do rodaków, bądź pod adresem rodaków Pawła, no to trzeba powiedzieć, że mamy sytuację taką, że to słówko, które tutaj się w ogóle pojawia, to jest słówko homologeo. Homologeo to jest jego podstawowa jakby idea tego słówka, to jest wyrazić zgodność czegoś z czymś, albo kogoś jako kogoś. Sytuacja, ono ma jeszcze trochę parę innych znaczeń. Słowniki podają znaczenie jako oświadczać lub wyznawać, ale prześledziłem sobie te słówka, gdzie się pojawia jako wyznawać w Nowym Testamencie i wygląda na to, że one zawsze były jakoś związane z tym, że ktoś musiał coś potwierdzić. Czy publicznie, czy jakoś tam gdzieś na zewnątrz, ale musiał coś jakoś potwierdzić, że coś jakoś jest, albo jakoś rzecz wyglądają, albo że jest kimś, albo coś w tym rodzaju, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to... jeżeli tak by to miało być,
to warto zauważyć, że na przykład to słówko się pojawia na przykład w pierwszym Jana 1,9. Tak? Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Tak? I tu się pojawia to homologeo, czyli nagle po prostu nie chodzi o to, że my nagle coś Bogu ujawnimy. Tak? Chodzi o to, że my się wreszcie z Nim zgodzimy. Tak? Potwierdzimy, że zgadzamy się z Jego opinią na temat naszej sytuacji w określonej sytuacji, kiedy akurat no, naskrobaliśmy coś, tak? Więc okej, okay, czyli wyznaję tutaj, wydaje się, że nie ma takiej jakby prostej jakby znaczenia proklamacji, ogłaszania, niech się i tamten dowie, i tamten się dowie. To może być zabarwione jednak troszeczkę inaczej. Dobrze. Wydaje się też, że ci, z którymi polemizuje Paweł, oni nie mają w ogóle problemu z wyznawaniem. Tak? Jeżeli polemizuje z Żydami, którzy uważają, że prawo jest drogą do usprawiedliwienia, to oni nie mają problemu ze swoim wyznawaniem, swoich przekonań. Wydaje się również, że jego rodacy, którzy są chrześcijanami, również nie mają tego problemu. Więc jest pytanie, o co chodzi z tym wyznawaniem tutaj? No i moja jakby pierwsza podpowiedź dla nas jest taka, czy kwestia mówienia, to jest, pojawia się dopiero tutaj, jest jedynym takim sygnałem w ramach tego całego naszego bloku akcentowanego. Odpowiedź brzmi nie. Zwróćcie uwagę, że wprowadzeniem, jakby to ten nasz tekst wprowadza coś, co potem zostaje powiedziane bardzo wyraźnie. Tak? Od 12. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wyznają, wzywają. Wzywają tutaj, tak? Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. A, czyli znowu się pojawia jakieś mówienie, ale określone, z tym, aby doznać ratunku. Tak? Czyli moim zdaniem to, co Paweł tutaj mówi, jako apel ostatni do swoich rodaków, jest taki. Jeżeli poukładacie sobie właściwie w głowie to, co jest, co Bóg wam mówi o Chrystusie i że to się dokonało, to jeżeli to przyjmiecie i uwierzycie, to będziecie mieć okazję doświadczenia tego ratunku, gdy do niego zawołacie. Czyli pojawia się tutaj, moim zdaniem, to wyznanie tutaj, w tym sensie zupełnie podstawowy, tak? Jeśli najpierw przyjmiesz to, to kiedy zawołasz Boga, kiedy zawołasz Chrystusa na ratunek, to go doznasz właśnie od tego Jezusa, co do którego uwierzyłeś, że jest Chrystusa. Tak? Czyli jest to apel do swoich rodaków, dlatego Paweł łączy te dwie rzeczy. Najpierw musisz uwierzyć, a potem zyskasz ratunek, tak? Jeśli do niego zawołasz i potwierdzisz tym zawołaniem, że uznajesz go za tego. Wezwiesz go na pomoc. Tak, tak. Wezwiesz go na pomoc. Tak, tak. Uwierzysz i będziesz go wzywał. Tak, tak. Nie w tym, wydaje mi się, jakby w tej klimacie w ogóle Paweł prowadzi tą swoją rozmowę. Pozwólcie, że powiem coś jeszcze odnośnie tego, co się dzieje tutaj między tymi dwoma częściami akcentowanymi. Zwróćcie uwagę, że kody usta i serce pojawiają się tu i tu, ale w odwrotnej kolejności. Ale co powiada? Blisko Ciebie jest słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Ale dalej mówi, albowiem sercem bierze się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. No oczywiście teraz będzie może do jakiejś takiej ekwilibrystyki coś, ale zastanawiam się, czy nie ma w tym jakby pewnego odzwierciedlenia tego, co było zwykłą duchową praktyką
Żydów, tak? O, to jest głowa Żyda. Który jest pobożny, w związku z tym czyta zwykle na głos. Widzicie co? Coś ten. Pisać. Widzicie coś tam? Tak. I to wchodzi do jego serca. Tak? Ale potem stąd przez usta może wyjść. Czyli mówiąc krótko jest tak. Gdybyście uważnie czytali, to by w waszym sercu było to, co miało być. Bo w słowach, które dostaliście jako pisma i inne komunikaty od Boga, chociażby przez stworzenie, mieliście dość przesłanek, aby wasze serca miały właściwe prawdy w głowie. Gdyby to było, to teraz z Chrystusem moglibyście to zastosować. Mówię trochę obrazowo, bo bawienie się jakby w szczegóły tego to po prostu byłoby dla nas po prostu karkołomne. Natomiast mam wrażenie, że po prostu Paweł mówi tak. Chodzi o pewną integralność moich rodaków. Mówią, że są oddani Bogu. Ale wszystkie dowody, które wam wcześniej pokazałem odnośnie historii i tego aktualnie, że raczej wybierają swoje drogi do usprawiedliwienia, a nie Boże, pokazuje, że w ich sercach jest coś innego niż na ich ustach. Deklarują oddanie Bogu, ale to, co kieruje ich nimi, pokazuje, że oni są zupełnie gdzie indziej. Więc apeluję do was, poukładajcie sobie przez słowa właściwie to, co ma być w waszych umysłach, a wówczas zyskacie to, co od dawna było dla was zapowiedziane. Chrystus, przyjęcie Go, doznanie ratunku w Chrystusie. Dobra. No oczywiście, no to zupełnie jakby przesuwa jakby ten fragment z jego podstawowym jakby sposobem zastosowania, tak? Jaki mamy wypracowany przez lata u nas, mówiąc krótko, dokładnie. Uwierz, trzymaj się tej wiary. Mówimy do swoich sióstr i braci, bądź do tych, którzy są potencjalnymi kandydatami na uczniów Chrystusa. I nie wstydź się mówić o Chrystusie, co nie? Ja nie mówię, że to jest nieprawda, no bo to jest prawda. No. Dlaczego mielibyśmy się wstydzić? No, czegoś, co jest naszym dobrym i błogosławieństwem. Natomiast z tej perspektywy, którą ja wam przedstawiam, mam wrażenie, że dyskusja Pawła ze swoimi redakami jest troszeczkę o coś innego walczy, tak? Usiłuje zadbać o ich integralność, o to, żeby wrócili na właściwe tory, żeby wzięli jakby właściwy porządek rzeczy. To, co odrzucali słowo, żeby zaczęli czytać we właściwy sposób, bo to zaowocuje ich błogosławieństwem, ich ratunkiem, rzeczywiście ratunkiem od Boga, od Chrystusa. Dobra. Niech tyle wystarczy o tym pierwszym akcencie. Spróbujemy teraz przejść do tego drugiego. Dobrze? Czyli to było o tym. Wiemy, że tutaj jest potwierdzenie w tej pierwszej warstwie, że wiara, Chrystus jest spełnieniem prawa. W tym momencie jest Panem dla wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają i tak dalej. I każdy, kto go wzywa, wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony, tak? I to jest jakby w tym momencie też dopełnienie tego, co moim zdaniem, o co chodziło Pawłowi. Czym się w takim razie zajmuje drugi akcent? No, znowu zrobimy te schodki różne. I skupimy się na jego jądrze, ale jego ten cały schemat jest mniej więcej taki, że zobaczcie, że na początku od początku do połowy, tak, tutaj można by oś taką ustalić, to są jakby ten pewien ciąg wymówek, tak? A jak żeby mieli to, skoro nie tamto, a tamto, a tamto i tak dalej, co nie?
Ale z jednej strony to jest ciąg wymówek, ale z drugiej strony pojawiają się pewne takie tematy, które się potem powtarzają na dole. Tak? Zwróćcie uwagę. Mieliby wezwać nad sobą, którego nie uwierzyli, a jakże uwierzyć, którego nie usłyszeli, tak? Czyli wiara, słuchanie. Słyszeli? O, oczywiście, że słyszeli. Motyw słuchania, tak? Motyw głosu Boga. Tutaj, jak zaś usłyszeliby bez zwiastującego? Zaraz. Przez słowo Chrystusowe. Pomieszałem tutaj, tak? Słuchanie, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Tutaj było wierzyć, jeżeli nie słyszeli. Jak mieliby usłyszeć bez zwiastującego? A tutaj mamy 18. Po całej ziemi rozległ się ich głos, tak? Czyli te dzieła Boże w stworzeniu, one mają siłę komunikowania nam czegoś o Bogu, tak? Czyli od początku istnienia świata Bóg mówi o sobie. Tutaj bez zwiastującego. Ale potem oczywiście ten zwiastujący zaczyna przybierać trochę bardziej konkretną postać. No i teraz skupimy się na tym środku. No i trzeba powiedzieć, że ten środek sam w sobie jest wyzwaniem nie lada. Jak zaś mieliby ogłaszać, jeśli nie zostaliby wysłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zbawieniu naszemu. Czy ten tekst w ogóle sam w sobie, to co jest w środku, wydaje wam się takie po prostu łatwe do zrozumienia, po prostu jest wyraźne po prostu, co Paweł mówi. Co chce powiedzieć. No moim zdaniem nie jest. Ale to moje zdanie. Możliwe, że po prostu macie jakieś inne opinie na ten temat. Moim zdaniem nie jest. Moim zdaniem ten tekst jest taki jakiś trochę poszarpany. Oczywiście widzimy, że tutaj się pojawiają jakieś, jak napisano, mówi bowiem Izajasz, tak? Czyli mamy dwa cytaty i dwie wypowiedzi jakieś, no, po prostu Pawła bezpośrednie, tak? Więc widzimy, że też między B1 i B2 jest jakieś napięcie, bo tutaj jest mowa, że naprawdę no, piękne są stopy tych, którzy zwiastują dobre nowiny, czyli mówiąc tylko są jacyś, którzy zwiastują dobre nowiny. Ale potem się mówi, no ale któż uwierzył w zwiastowanie? Czyli w pewnym sensie mamy takie jakby zestawienie, że jednak jakieś zwiastowanie było, bądź było potencjalne, tak? A drugie mówi, że już ewidentnie jednak było faktyczne, ale niekoniecznie spotkało się z właściwym skutkiem, z właściwą odpowiedzią. Na początku, jak zaś mieliby ogłaszać, jeśli nie zostaliby wysłani? Tak? Ogłaszać. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Czyli widać, że po prostu te myśli są takie po prostu pozrywane. Tam trzeba by coś podopowiadać. Więc z drugiej strony, lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie, no to znaczy, że jednak ktoś został wysłany, ale no właśnie, ta odpowiedź jest koślawa, jakaś zła. Była zwiastowana dobra nowina, czyli nie jest tak, że ta wymówka trafia. A potem mamy dwa cytaty z Izajasza. Paweł, co ty w ogóle robisz? Jak się z tobą można skomunikować w ogóle? Co to za historia? O. Moim zdaniem po prostu Paweł robi tutaj coś, co jest dedykowane właśnie szczególnie dla jego rodaków. Komunikuje się z nimi w sposób, który dla ludzi spoza tego kręgu może być po prostu szalenie trudny do rozpoznania. I wydaje się, że powinniśmy poszukać jakiejś pomocy w tych tekstach, do których się Paweł odniósł. Na jednym z pierwszych z naszych spotkań, wykładów mówiłem, że kiedy Paweł cytuje coś, to zwykle nie są to cytaty same w sobie, które wyrażają rzecz najdobitniej, tą myśl, którą chce przekazać. No i chciałbym, żebyśmy się teraz zabrali razem z Pawłem do tych tekstów z Izajasza i
przyjrzeli się, czy z tego, co nam tutaj wskazał palcem, czy nie pojawi się jakaś pomoc odnośnie tego, co Paweł chciał w ogóle w tym całym czymś, w tym całym bloku powiedzieć. Pierwsza obserwacja, jaką można dokonać odnośnie tych fragmentów, które nam Paweł wskazał, to jest to, że one są bardzo blisko siebie. 52 i zaraz 52:7. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjony, Twój Bóg jest królem. Drugi fragment to jest 53:1. Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? A, ciekawe. Izrael mógłby powiedzieć, no nam się objawiło. Przeczytam teraz całość, tak? Abyśmy zobaczyli, że Paweł nas odniósł do tekstu, który jest po prostu ciągły, tak? I wziął z niego dwa fragmenty, takie, które wziął na początku jednego bloku, a potem na początku drugiego bloku. Co my możemy sobie jakby dopowiedzieć, że skoro pewnie tak, to pewnie tutaj, co następuje po tych fragmentach, jest dla niego jakoś istotne. No to słuchajcie uważnie, co tam jest i być może będziemy mieć z tego jakąś pomoc. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg jest królem. Słuchaj, Twoi strażnicy podnoszą głos, razem radośnie wykrzykują, bo na własne oczy oglądają, jak Pan wraca na Syjon. Wykrzykujcie, śpiewajcie radośnie razem, gruzy Jeruzalemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i ogłaszają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Precz, precz, wyjdźcie stamtąd, nieczystego nie dotykajcie. Wyjdźcie spośród niego i oczyście się, wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Bo nie wyjdziecie w pośpiechu i w popłochu, nie pójdziecie, gdyż przed wami pójdzie Pan, a waszą tylną strażą będzie Bóg Izraela. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jak latorośl i jako korzeń w suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby niósł, nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winy nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie, dlatego dam mu dział wśród wielkich, i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony.
On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Zwróćcie uwagę, ostatnie zdanie to jakby wyciągnięte z Rzymian 5:11, tak? Byliśmy przestępcami też, tak? Gdzieś tam Paweł coś takiego mówi, tak? No dobrze. Co do zasady, te fragmenty są o czym? O kim? O Jezusie, nawet zbawienie to jest słowo Jeszua. Dosłownie tam 57. Tam jest w oryginale Jeszua, nawet słowo zbawienie. Mm-hmm. No więc klasyczne teksty mesjańskie, przynajmniej my tak to czytamy. Wydaje się, że dla Żydów również, chociaż z tego co mi wiadomo, to z tymi tekstami jakoś mają problem. No bo rzeczywiście, wyrastając w klimacie, kiedy Mesjasz miałby być przywódcą polityczno-religijnym, przywódcą jednak i dającym niezależność państwową, no to ten obraz, który się tutaj z tych dwóch fragmentów pojawia, no jest trudny do pogodzenia z takimi oczekiwaniami. Ale widzimy, że mamy jakby wyraźną zapowiedź uwolnienia, przyjścia Boga jako króla i wybawiciela, spełnienie się zbawienia, ale też niepozorność w pewnym sensie Chrystusa. Tak? Tutaj czasami są odniesienia do jego wyglądu. Do tego, że właściwie nie bardzo wiadomo z tym konkretnym kimś, kto będzie w tej historii, właściwie co zrobić, bo zachowuje się dziwnie i jest jakiś taki trudny do jego misja jest trudna do pojęcia. Tak? Te fragmenty zlewają właściwie różne rzeczy, w których Chrystus ostatecznie bierze udział. Więc i w chwale, i w zwycięstwie, ale również właśnie w poniżeniu, w zupełnej pogardzie, w jakimś wyszydzeniu, a z drugiej strony jest to sprawiedliwy mój sługa, który usprawiedliwi wielu, tak? I sam poniesie w jakiś sposób ich winy. Czyli Paweł odesłał ich do kluczowych tekstów mesjanistycznych, które on w stanie był odczytać wreszcie, kiedy Chrystus pojawił się fizycznie, tak? Kiedy Jezus dopełnił swojej misji i na nim w jakimś sensie zobaczył, że to po prostu zadziałało. Tak? Czyli co zrobił Paweł ze swoimi rodakami? Tak? Ze swoimi rodakami zrobił tak. Jeśli chodzi o... Wracamy do tekstu do Rzymian. No, ten tekst jakiś tam był, tak? Ale ostatecznie w akcencie miał no te problemy, tak? Że zwiastowanie było zwiastowanie. Tak? I cytat z Izajasza. No ale odrzucili. I znowu cytat z Izajasza. A cytaty są ułożone z kolei tak, jakby ten centralny układ równoległy miał pójść jeszcze dalej. To są cytaty. Cytat pierwszy, cytat drugi. A potem następują bloki opisujące zapowiadanego Chrystusa. Zapowiedź Chrystusa 1. Zapowiedź Chrystusa 2. I ci, którzy wiedzieli, czyli Żydzi, którzy znają swoje pisma, jak ich Paweł odesłał tymi cytatami, to oni po prostu wiedzą, co jest dalej. Dlatego też jakby uważam, że Paweł w tych rozdziałach 9-11 no, dużo bardziej skupia się na przemówieniu do swoich rodaków, aby im poukładać pewne rzeczy w głowie. No i kiedy zrobił teraz ten zabieg, tak? No to co on właściwie im powiedział? Kiedy ich odesłał do tego wszystkiego, to co on właściwie powiedział swoim rodakom? No. Wydaje się,
że przez taki zabieg przypomniał swoim braciom o zapomnianym i niechcianym elemencie misji Chrystusa. To po pierwsze, tak? Po drugie, uczynił Jezusa i jego historię wyrazistszym odbiciem zapowiedzi z Izajasza, tak? Widzimy też, że czy tutaj, kiedy mamy ten nasz tekst, czy Paweł tutaj jakby się nie wypowiedział, wydawałoby się, o jaką dobrą nowinę chodzi, tak? Tutaj. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowiny. Ale kiedy ktoś już wie, na co wskazywały cytaty z Izajasza, to może powiedzieć tak, dobrą nowiną była zapowiedź Chrystusa. Chrystusa nie wyimaginowanego jakiegoś na potrzeby polityczne, ale takiego, o jakim Bóg myślał. Takiego, jakiego Bóg zaplanował dla człowieka. Tak? I w tym momencie dopiero to słowa, któż uwierzył i że właściwie nie uwierzyli, zaczyna brzmieć szczególnie dosadnie jako właśnie krytyka dla Izraela w tym całym bloku. Tak? Ona nie jest dla nas taka zupełnie prosta, ale dopiero kiedy zrozumiemy, co Paweł mówi, lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie, to zwróćcie uwagę, taki piękny eufemizm. Nie wszyscy, znaczy prawie wszyscy nie dali. Bo w czasach Chrystusa trzeba powiedzieć, że zdecydowana większość Żydów nie przyjęła Chrystusa i tak jest do czasów Pawła. I do dzisiaj. No i do dzisiaj, tak? Więc zwróćcie uwagę, jak musimy też przy okazji jakby znowu, jak operować słowem, które mamy w Biblii, tak? Nie wszyscy, no to można powiedzieć, że a to może większość przynajmniej, tak? Ale my wiemy, że tak nie, że to nie większość, to mniejszość przyjęła. A większość nie przyjęła. I w tym momencie dopiero, kiedy połączymy to z tymi tekstami Izajasza, widzimy, że całość jednak jest potężną krytyką Izraela, który nie potrafił rozpoznać, wbrew świadectwom i zapowiedziom, które mieli w Jezusie Chrystusa, woląc wybrać swoją ścieżkę na usprawiedliwienie, swoją jakieś drogi, na to, co będą nazywać pobożnością, tak? I ratunkiem w jakimś sensie, bo jednak trzeba powiedzieć, że w Izraelu, no jednak ten związek z Bogiem to był związek, który też obejmował błogosławieństwo, ochronę, ratunek, tak? Tymczasem oni jakby chcą iść po swojemu. Czyli Paweł właściwie no i był srogi dla swoich rodaków, czy jakby wypowiedzi o swoich rodakach, i przez tą krytykę w jakiś sposób podbudowywał tych judeochrześcijan, którzy też jakby czytali ten list, że wybrali dobrze. Ale też trzeba powiedzieć, że trochę się zmiłował nad Żydami generalnie, bo mógł to napisać jeszcze ostrzej, a tymczasem zakamuflował swoją krytykę w taki sposób, że no my teraz czytamy to i jeżeli byśmy nie wykonali pewnej pracy, no to byłby po prostu trochę za miły tekst, tak? No i że nie wszyscy dali właściwą odpowiedź na jakieś zwiastowanie. Ale kiedy zrozumiemy właściwie, że to jest w pewnym ciągu i właściwie to jest w centrum, tak? Bo to jest najważniejszy zarzut, jaki Paweł ostatecznie postawił w całym tym centralnym elemencie w bloku od 9 do 11. Mieliście wszystko czarne na białym i wybraliście odrzucenie. Taki jest wasz problem. Tak? Wcześniejszy akcent był taki, moglibyście się jeszcze ponaprawiać. Ale stan na dzisiaj jest taki, że trwa to przez wieki i Izajasz no, jest jakby świadkiem tego, że po prostu mieliście zwestowane i nie poszliście za tym, co należało. Dobrze.
musimy kończyć, więc sytuacja jest taka. To jest cała ta podsekwencja C, czyli ten bloczek, ten najbardziej wysunięty, akcentowany. No i to były te trzy cząstki, które składały się na pierwszą warstwę. Po pierwsze, Bóg pozostaje wierny Izraelowi i zachowuje go przy istnieniu jako lud, pomimo jego postawy buntu. Bóg sam dba o to, by zachować imię tych, którzy okazują mu wiarę, tak? Paweł, Eliasz i cała reszta. W drugiej takiej podwarstwie Żydzi, polegając na uczynkach prawa jako podstawie usprawiedliwienia, chybiają celu. Sprawiedliwość osiągają ci poganie i ci Żydzi, którzy oparli się na łasce i wierności Boga, którzy zdali się na Chrystusa. Tak? To był ten drugi z tych trzech takich rzeczy. I w akcencie pojawia się Żydzi, tak jak w przeszłości teraz odrzucili zaufanie do Boga, popadli w zatwardziałość, dlatego narażają się na sąd. Całość tego określiłem w taki sposób, że pomimo łaski Boga i Jego wierności, Żydzi ponownie popadli w zatwardziałość i grozi im sąd. I ten sąd tam troszeczkę pobrzmiewa i trzeba powiedzieć, że kiedy list ten powstaje, to jest jeszcze przed zniszczeniem Jerozolimy. Więc to jest ciekawe, że jak Jezus w Ewangeliach zapowiada sąd nad tym miastem, Paweł w tym liście no takie gdzieś po prostu intuicje też wobec postawy swoich rodaków też niesie. W drugiej warstwie było odrzucenie usprawiedliwienia Bożego, to nie błąd ani brak zdolności rozpoznania Bożej woli, ale wynik uporczywego sprzeciwu Żydów. Tam było to bardzo ostro zaznaczone. No i ten fragment, cały akcent, który mamy, osąd nad Żydami, którzy tylko pozornie są oddani Bogu. To jest jakby takie ogólne podsumowanie. W istocie trwają w buncie, ignorując świadectwa pism o Chrystusie i samego Jezusa Chrystusa. Odrzuciwszy poleganie na Chrystusie, odrzucają też wiarę jako drogę do usprawiedliwienia dla każdego człowieka. Tak bym to nazwał. A teraz podsumowując to całość, no to zdecydowałem się cały blok od 9 do 11 zakończyć no takim przykrym w sumie właściwie podsumowaniem całego tego akcentu makro, w makroelemencie, że no tam Paweł dokonuje sądu nad Żydami, ich oddanie Bogu jest zakłamane. Odrzucili poleganie na Bogu, ignorują świadectwa na rzecz Jezusa jako Chrystusa. Ci, którzy odpowiadają Chrystusowi wiarą, Żydzi, poganie, doświadczają usprawiedliwienia, spełniają prawo właśnie przez właściwą reakcję, odpowiedź wiarą ku Chrystusowi. Dobrze, oczywiście przypomnę jeszcze jedną rzecz, tak? Paweł w całym tym bloku 9.11 przyjmował bardzo wyraźnie taką optykę społecznościową. Niewiele dyskutował o jednostkach. I to pokazuje, że gdzieś musimy jakąś sprawę jednak cały czas jeszcze przemyśleć. Tak? Dla niego resztka Izraela to jest jednak Izrael. Tak? Dla niego odłamane gałązki z Izraela na skutek niewiary to jednak jakoś święte gałązki. Tak? Wydaje się, że te delikatne sygnały o tym, jak Paweł pojmuje cały projekt Boga, powinny również nas zachęcać do tego, żeby o tym pomyśleć. Tak? Jak by to miało wyglądać właściwie, do czego ten projekt Boga zmierza? Być może ograniczenie go do tego, żeby właśnie uwierzyć i mieć zaklepane zbawienie przyszłe, to może być troszeczkę za mało, być może. Dobrze, pozwólcie na krótkie tylko jeszcze podkreślenie pewnej różnicy pomiędzy tymi sekwencjami paralelnymi. To jest ten blok, któryśmy omawiali w poprzednim semestrze, 1.18, 5, 21. Równoległy tematycznie do tego, co właśnie zakończyliśmy, czyli do bloku 9.11. W tym pierwszym krytyka w stosunku do Izraela była jakby konstruktywna. Paweł bardziej tłumaczył, dlaczego poganie i Żydzi mogą być razem. I to było głównie odwołując się do przykładu wiary Abrahama. Tak? Ukazanie wspólnoty Żydów i pogan jako wspólnoty wiary właśnie przez wzór Abrahama. I tam było to bardzo jakby generalnie pozytywnie jakoś omawiane. Tutaj jednak, w
tym akcencie, w tym jakby bloku dopełniającym to, no krytyka zamieniła się w ostrą, bardzo zdecydowaną, bardziej historyczną i no tutaj właściwie Paweł mocno obnaża aktualny stan Żydów i ich jakby ukierunkowania w ich pobożności, tak? Dobrze. Tak to mniej więcej wygląda. Paweł ciężko się napracował, bo duże obszary listu poświęcił, aby wcześniej poukładać odbiorcom rzeczy w głowie we właściwy sposób. Ale te dwie części tak naprawdę stanowią raptem przygotowanie do jego części praktycznych. Po tej sekwencji, do której i po tej następują sekwencje tekstu skupione na praktyce. Przypuszczam oczywiście, że i z tego, co Paweł tutaj zrobił już, w tych obydwu częściach, no parę lekcji moglibyśmy z niego wziąć, tak? Zwróćcie uwagę, że facet ewidentnie nie lubi wybierać historii, tak? Woli się do niej odnieść uczciwie. Kiedy krytykuje Izraela, nie przebiera we fragmentach fajnych i pomija słabe, tak? Stara się uczciwie ocenić to, czym się zajmuje, na co reaguje. Zwróćcie uwagę, że bardzo, bardzo poważnie traktował słowo jako źródło do budowania określonej świadomości planów Bożych i źródło też do wyciągania lekcji. I robił to wielokrotnie i bardzo tak wydawałoby się być może nawet, no może czasami trywialnie, ale jednak dla Pawła jest to szalenie ważna rzecz. I widzimy, że ma sporo odwagi i dyscypliny w tym, żeby po prostu podejmować tematy przykre. I podejmując tematy przykre dla kogoś, widać, że trzyma tą dyscyplinę, aby jego motywacje były właściwe. Pamiętamy, że ten cały blok tutaj, no rozpoczynało jednak to, że on po prostu jest mu głęboko żal, że Żydzi idą nie tą ścieżką, którą powinni się. Tak? Tam było to, że po prostu ten ból opisywał i swoje jakby wewnętrzne jakby no, rozterki wobec tego, że tak obdarzony naród nie potrafi rozpoznać swojego Chrystusa i odwraca się od Niego i jest z dala od tego swojego Boga Wybawiciela. Dobrze. 5 minut przerwy. Już się boję, co z tego wszystkiego wyjdzie. No ale trudno. Tak.